podjechaliśmy właśnie pod pewien dom. Olivia, who lives there? So you've got an Italian mafia gangster. Cześć wam wszystkim, z tej strony Urban. Jak widzicie, jeszcze jestem w Londynie. Za mną jest stacja Waterloo, a ja za chwilę udam się do najbogatszej wioski w całej Wielkiej Brytanii. Więc zapraszam na kolejny odcinek Urban, tym razem Virginia Water. Lecimy. No i dojechałem do Virginia Water. Stacja jest za mną, ale dzisiaj nie będę sam. Będę miał takiego gospodarza, który mnie obwiezie po wszystkich najlepszych zakątkach w okolicy. I tym gospodarzem jest Olivia! Hello! Alright, what's the plan for today, Olivia? So today we're going to explore Virginia Water, which is where I live. We're going to go see a lake, we're going to see a golf course and anything else that you guys might want to see. Hey, hello doggy. Pumpkin. Oh, he doesn't want to be famous. So basically we're gonna see lots of rich people around here. You'll maybe see a lot of rich people. All right, let's go. Let's take the beetle car. Woo! And let's go. Awesome. All right, okay. Zapomniałem, że siada się po drugiej stronie jako pasażer. Więc jedziemy zwiedzać i eksplorować Virginia Water. There's some lovely houses on sale here that Adrian's going to show you, which you'll find on the estate. Patrzcie na to. Żeby wam udowodnić, jak tutaj naprawdę jest bogato, to zobaczcie, co tutaj mają na wynajem i na sprzedaż. Taki mały domek. How many rooms this house got? Like, I don't know, 12? Probably. I tylko 12 tysięcy funtów za miesiąc. Tutaj jest kolejny taki domek. Tylko 9 tysięcy funtów za miesiąc. Ale jeżeli na przykład chcecie coś kupić sobie, no to tutaj na przykład są takie ceny. 5 banieczek. O, taki mini cottage jest za niecałe 2 banieczki. 6 banieczek. 1,5. 6600. O, na przykład taki domek. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Virginia Water jest w sumie pierwszą wioską w całej Wielkiej Brytanii, gdzie średnia cen nieruchomości przekroczyła 1 000 000 funtów. Oczywiście oprócz Londynu, no bo w Londynie to jest zupełnie inna bajka. W każdym razie to, co tutaj oni mają, to jest nieziemskie. Olivia, can we see something like this later on? I hope so, yeah. We'll drive around and see what we can find. All right, so now let's go to the golf course. Oh my God, again, I'm going to the wrong side. You can drive if you want to. I don't have driving license, unfortunately. Bo to ma się kierowców, nie? So now we're in Wentworth Estate. There's loads of big houses. When the estate was first built, all the houses had their own personality. They were really individual. But now they're quite old. A lot of them have been knocked down, like this one here. Ooh. And they're rebuilding them. They're rebuilding them to all look the same, which is a shame really. Because they're so lovely. So what, they have to like keep the same style pretty much? So they're trying to keep the same style, yeah. But they still, they look fucking amazing. They are amazing, they're so big. So big. I na dzień dobry jest bogato, jest pięknie, jest naprawdę fajnie. Olivia, where are we? So we're at Wentworth now. This is their clubhouse. So in here they hold lots of events. They have a restaurant. I think they might do a Christmas fair as well in a few weeks. We've got the putting green, I think it's called. So it's basically like a training ground, whatever. Yeah, people can come and just practice their shots. And I was saying to Adrian that they had fireworks here
on a fireworks night. So they have a big bonfire, lots of fireworks, and it was a really nice event. It's packed full of people. W ogóle, jeżeli nie wiecie, albo nie znacie się za bardzo na golfie, to właśnie ten klub Wentworth, tak się to wymawia, jest gospodarzem największego turnieju na świecie golfowego Ryder Cup. To jest niesamowite. Ryder Cup to jest coś takiego w golfie jak dla piłkarzy Mistrzostwa Świata. To jest generalnie turniej między reprezentacjami Stanów Zjednoczonych a Europy. No i właśnie Wentworth jest polem golfowym, w którym odbywają się te zawody w Europie. A jeżeli jeszcze chodzi o kolejne turnieje, no to chyba kojarzycie PGA European Tour, no to właśnie Wentworth jest taką główną bazą dla tego turnieju golfowego. How many holes we have here? How many holes? Well, we have a lot. I don't know the exact number, if I'm honest with you, but the golf course is spread out over acres and acres of land. So, maybe hundreds, I don't even know, but a lot. This looks massive, guys. It's huge. Zobaczcie. To jest tylko jedno z pól. Takich pól jest tutaj pełno, naprawdę pełno. Słuchajcie, powiem wam, to jest niesamowite. Chodzić chyba po najsłynniejszym polu golfowym na świecie. To jest jak dla fana piłki nożnej chodzić po stadionie Camp Nou albo Estadio Bernabeu. Nawet dotknę sobie trawki. Jest elegancka, a samo pole golfowe i klub pierwsza klasa, naprawdę pierwsza klasa. Mieszkam niedaleko pola golfowego na Finchley, ale to co jest tam, a to co jest tutaj, to jest tak jakby porównać Zimbabwe do Niemiec na przykład. Porozmawiałem sobie właśnie z panem, który tutaj pracuje, i zapytałem się właśnie, ile jest tutaj tych pól golfowych. To powiedział mi tak, że są trzy pola golfowe, które mają po 18 jakby dołków. Jedno właśnie pole takie należy do turnieju Ryder Cup, drugie takie pole należy do PGA European Tour, no a trzecie pole jest dla takich zwykłych ludzi, którzy wykupią sobie tutaj membership. I co jest najlepsze, wpisowe do tego klubu kosztuje 125 tysięcy funtów i potem za każdy rok płaci się 16 tysięcy funtów. Droga zabawa. A jeszcze trzeba doliczyć do tego sprzęt. Oczywiście ładny samochód, no bo z gównem na parkingu się nie pokażesz. O, powiem wam, czuć tutaj funty. Naprawdę. A właśnie to pole, na którym teraz się znajdujemy, to jest pole właśnie dla takich normalnych użytkowników, którzy chcą sobie przyjść w wolnej chwili i pograć w golfa. Oczywiście za 125 tysięcy funtów wpisowego. Chcielibyście na przykład zamieszkać sobie bardzo blisko pola golfowego? No to na przykład możecie zamieszkać sobie w takim domu. It's a nice one, isn't it? Very nice. That's a small one as well. A, no właśnie, Oliwia mi powiedziała, że to jest jakiś mały dom. Nie wygląda na mały. Okay, Olivia, if that one is a small one, how big looks like? Oh gosh. Well, this one's slightly bigger. You can see, and they just get bigger and bigger and bigger. Ah, the problem is they have like, you know, big fences and, you know, gates. The but eagles. Look at those eagles. I can bet it's American. They're scary. Because Portnell House, yeah. I can bet it belongs to American guy. They do. You see they even have a double garage there, which has some living space above it. Fuck so that, that garage is probably more than my house. So this is one of the older houses I was telling you about. It looks abandoned now. It probably isn't. The owner probably has many houses around. Can we make a squat here and a leave? I really want to. I mean, it looks huge and it's so pretty compared to some of the new builds that we've just seen. It's got so much more personality, so such a shame. Zobaczcie, faktycznie, no, trawa jest zarośnięta. Tam jest bardzo tak niezadbane. No i widać, jakby był opuszczony. I can take it right now. Mogę brać go. Nawet takiego opuszczonego. Słuchajcie, mały update. Tak jak mówiłem wcześniej, że Virginia Water jest wioską, pierwszą w sumie taką w Wielkiej Brytanii, gdzie średnia cena nieruchomości przekroczyła 1 000 000 funtów.
I to jest już nieaktualne, bo na dzień dzisiejszy ta cena średnia to ponad 3 miliony. Okay, Olivia, how many houses could be here in Virginia Water? All right, it's around 8,000 people lives here. So yeah. How many houses could be? I think easily over 500, because they're big houses. Maybe a lot more. It's a massive estate as well. It will spread out. So probably like over 500. No i mówimy teraz tylko właśnie o tym estate, nie o całym Virginia Water. Myślę, że w Virginia Water może być około 3000 domów. W każdym razie, no kurde, jest zarąbiście, jest zajebiście, naprawdę. Bardzo mi się tu podoba. Chciałbym zostać może kiedyś takim bogatym wieśniakiem. Bo tak naprawdę ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, to wieśniacy, to jest wieś. Are they have like any farms here? Because it's a village. Yeah, there are some farms. Farms that produce beef, so you've got some really nice cows. You've also got farms that just have horses where you can do horse riding and things like that. Horse riding is quite big here because rich people. And you have a polo club as well. There's a polo club, yeah, it's called Guards Polo Club, and it's where they do all the polo tournaments as well. And we will go there later. We can go and have a look maybe, yeah. Zahaczyliśmy właśnie o to treningowe pole golfowe, które jest tutaj. Możecie sobie przyjść podbijać piłeczki. A ja mam takie 3 piłeczki, bo tych piłek jest tutaj pełno. O, tu jest następna. I kiedyś może zrobię konkursik z tymi piłeczkami. Na razie zawijam je do Londynu. One są wszędzie. They are everywhere. Of American schools in the area, and obviously they work to different terms than British schools and things. So yeah, loads of Americans, Russians, we're getting more Chinese and Indian residents as well. I think because it is so close to London, but you feel like you're in the country, so it's nice to have both sides of things. A ja wam powiem taką ciekawostkę. Sprawdzałem, w jakich językach mówi się Virginia Water. Oczywiście na pierwszym miejscu jest język angielski, 85%. Drugi jest język rosyjski, a trzeci jest język polski. Dziwne, ale tylko jest to 1,9%, czyli no niewiele, ale jest polski. So where are we going now? So now we're heading to Virginia Water Lake. And Virginia... Actually, it's not Virginia, it's like a Windsor Park. It's part of Windsor Great Park, but Windsor Great Park is huge as well. So it includes Virginia Water Lake, Savile Gardens, which are basically the Queen's Garden. To jedziemy do ogródków królowej. A cały czas po bokach mijamy zarąbiste posiadłości. Są one wszędzie. W sumie zapomniałem wam powiedzieć, kto na tym osiedlu mieszka, bo mieszkał. Na przykład mieszkał tam Elton John. Swego czasu mieszkał tam także chilijski dyktator Augusto Pinochet. Jakiś tam czas przed tym, zanim została zrobiona na nim ekstradycja do Chile. Olivia, who else lived here? So, you've got the CEO of McLaren. He lives here. There's a big McLaren Mercedes race course here somewhere. You can go and test cars and things like that. You've also got, I think he's called Eddie Jordan, head of Jordan F1. Yes, that's true. As well. Oh, that is massive house. Yeah, massive houses. We have Bruce Forsyth,
who's a very old TV entertainer from Britain. He's our one of our best loved people in entertainment. Jeszcze mogę wam powiedzieć, że tutaj na tym osiedlu kiedyś mieszkał także Andriy Szewczenko, ukraiński piłkarz, który grał dla zespołu Chelsea. Chelsea Training Ground znajduje się niedaleko stąd, bo w miejscowości Cobham, do której pewnie się też wybiorę. Oh, look, there is a little football pitch. Yeah. No i właśnie, tak to wygląda. Byle kto tutaj nie mieszka. You don't have like a poor people here, no. No, only no. Do the work, the gardening, the cleaning. Do you have any Polish people? Have you ever met Polish people here? I have, yeah, I have. I think you do get more and more people now coming from every part of the world to either live here or work here. O, właśnie tak wygląda tutaj z samochodu. Ten golf course i club, naprawdę imponujące. So now we're at the beautiful Virginia Water Lake. Which is there. It's huge. You can walk all the way around it, but it takes about a whole day. All right. It's all man-made. It was built in the 17th century. Just started from a little tiny stream, and some rich person who was attached to the royal family created this as a kind of place to parade their boats and things like that. So can you explain me why is Virginia Lake? Is something with Queen Elizabeth I? Yeah, that's correct. So they think that it was named after the Virgin Queen, so Elizabeth I, daughter of Henry VIII. She loved pomp and pageantry and stuff like that. So that's where they think the name has derived from. Sorry, I'm spilling my coffee everywhere. And also, yeah, they apparently make a lot of films on this lake, in the forest, like everywhere. So as I said, like, it is so huge that you've got loads of spots that are a bit more secretive or places you can corner off to make films. But most recently, last year or the year before, they did Tarzan. They built a massive paddle steamer. Literally, yeah, that paddle steamer was on the middle of this lake. And they had loads of actors all in their costumes, and you could just walk straight through. And if they needed to stop you to film anything, then you could just stand there and watch. It was really exciting. And apparently they filmed Harry Potter as well. They've done some Harry Potter films. They filmed Robin Hood. Loads of old-fashioned films as well, like A Night to Remember from the 50s. About Titanic, of course. Loads of films. It's just really beautiful, a great public space. All right, and then now we're going to see ruins. We're going to see a waterfall and some ruins. No i dotarliśmy do miejscówki, w której znajdują się ruiny. Są to rzymskie ruiny z Libii. Proszę. The gift and transport from Libya. Czyli był to rodzaj takiego prezentu od zapewne dawnych włodarzy Libii. No Angole lubią korzystać z takiej okazji. Angole, Brytole lubią korzystać z takiej okazji i biorą różne fajne rzeczy do siebie i przywożą. Na przykład tak samo było z greckim Akropolis, czyli Akropolem, ale same ruiny bardzo ładne. Widać chyba jakieś to było forum. It looks like old forum. And I think they pretty much the same setup around. It's like little alley here. Ruiny te nazywają się Lepis Magna. I właśnie było to rzymskie miasteczko w okolicach Morza Śródziemnego, na terenie właśnie dawnej Libii. A tak wygląda w całości. Ciekawe, fajnie mieć w parku trochę historii. Shit. Alright, Olivia, what we've got over there? So now we've got the totem pole, and it's always a lot taller than I remember it. I come here quite a lot. So what, it used to was taller? So it's, well, it is tall, but I think you can see all the damage on it if it gets struck by lightning. Oh, really?
I think there's about 15 different animals on there. Yeah, you can go and count them all. Ten słup wygląda na jakieś dobre 30, no nie wiem, no może nie 30, ale ze 25 metrów wysokości. Jest ponoć to gift, taki prezent od Kanady tutaj dla społeczności Virginia Water. A w ogóle co wam mogę powiedzieć o okolicy? Ta okolica jest naprawdę no doskonała. Tutaj w okolicy Virginia Water, w hrabstwie Surrey, bo w takim się tutaj znajdujemy, Surrey, znajduje się o wiele więcej takich miejsc, jak to jest na przykład Cobham, gdzie jest ośrodek treningowy z drużyny Chelsea, jest jeszcze Egham, jest jeszcze Weybridge, niedaleko stąd także znajduje się Windsor, ale to już inne hrabstwo, a także Ascot. What do we have in Ascot? Ascot, you've got Ascot Race Course. Yes. Yeah, they do all the major sporting events there for the horses and things. It gets really busy. And it's like really posh place, like all ladies really with posh, nice hats. They get all dressed up, wearing their high heels and dresses. Yeah, it's a pretty exciting time. Okay, teraz właśnie stoimy blisko koło tego totemu i możecie właśnie zobaczyć, jaki on jest duży. Jest wysoki. Okay, Olivia, what's the next station? Stop! So, the next stop, I think, will go to Great Foster's Hotel, which is where I work. Very historical place. Przyjechaliśmy w fajne miejsce. Teraz to jest hotel, ale kiedyś to nie był hotel. Olivia, where are we right now? So now we're at Great Foster's Hotel. This is where I work. It is very old. It was built for Henry VIII for a hunting lodge. And then it's gone through generations and generations, been loads of different things. And now it's a hotel. And apparently you said it was a... Well, like, no, it was a mental house. Mental asylum. Really? Yep. And now you have like amazing maze garden. Let's have a look at the garden. Ooh. Naprawdę, bardzo ładne miejsce. Olivia, how much is a night in this hotel? A night, so on average about £100. It's not that bad, actually. It's okay. But like, I would say not bad for London, but like for England, it's all right. It's not that bad, actually. And look, you stay in an amazing old English, how's it called? Mansion? Yeah. Mansion, mansion, yeah. Oh, little fountain, a bridge. Japanese bridge. Nice. So do you have any like a famous guest? Because apparently I can imagine when you have Ryder Cup or PGA, you have like so many celebs here. Loads of sports people that stay, rugby teams, football teams, also film stars. Tilda Swinton stayed here, Hugh Jackman, Margot Robbie, because we're quite near to film studios. Ah. So we're close to film studios, close to Heathrow Airport. So it's like really actually good point. It's close really to everywhere. And close to London. And close to Ascot. Oh, another garden. Really nice place. Yeah. And how they pay? Are they pay good? Yeah. Well, okay. All right, for the staff. Okay. Forget about this question. No, naprawdę sympatyczne miejsce. Wow, look, it's a labyrinth here. What? Patrzcie na to. Oh, little statue. Very nice. So do you know when this building was built? Yeah, 1508 or something like that. So it's a 16th century. So, yeah, built wow. for Henry VIII. So you can imagine him here with all of his men and Anne Boleyn. We have a room named after Anne Boleyn. Just walking around the Rose Gardens. It would have been amazing. Remained the same pretty much. We try and keep it as it was built, so a lot of work goes into it.
So funny, because that field looks like actually golf course, but it's not. It does, doesn't it? But it's not. It's not. But we have a little pavilion, which is called the Archery Pavilion. All right. So back in the olden days, they would have done their archery, their croquet, everything on these lawns. So that's why they're so big and nothing really on them. Yeah, because it looks like it's so many archers. It's there. It's literally there around. And at the back of there, you've got the M25. Ah, that is the noise. So that's the noise. All right. Amazing. Właśnie tak wyglądają klasyczne budyneczki, których w Wielkiej Brytanii jest naprawdę sporo. Każde miasto ma coś takiego. No bo królowie nie oszczędzali pieniążków w dawnych czasach i właśnie budowali sobie coś takiego. A powoli udaje się na stację. W ogóle chcę pokazać wam jeszcze jeden. Widzicie tamtą wieżę? To tak naprawdę jest symbol Virginia Water. Gdziekolwiek nie zobaczycie sobie jakichś, nie wiem, czy w Google, czy w Wikipedii zdjęcia właśnie z Virginia Water, to zawsze pokazuje wam ten budynek. Teraz jest to prywatny estate, czyli takie osiedle, ale kiedyś tam był także szpital dla psychicznie chorych. Więc tak wydaje mi się, że chyba ta cała wioska kiedyś musiała być jakimś siedliskiem psychicznie chorych. Ale cóż, dzionek naprawdę fajny. Mam karteczkę do widza, tylko znajdę skrzynkę i ją od razu wysyłam. Jak taką karteczkę chcecie dostać, to tutaj w opisie filmu znajdziecie wszystkie szczegóły. I cóż, ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, łapki w górę, jeżeli spodobał wam się ten odcinek. Niedługo wybiorę się do innych miejscowości właśnie, jak Cobham, jak Weybridge. Pokażę więcej posiadłości milionerów. Szkoda, że naprawdę tak się trochę oni tam pokitrali, bo domy naprawdę co niektóre robiły wrażenie, a niestety nie było ich widać tak dobrze, jakbym chciał. No ale cóż, tam jest stacja. Idę znaleźć gdzieś skrzynkę. Widziałem tam na High Street. Przejdę sobie szybko przez ulicę. Zapraszam was także na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, zobaczyć jakieś dalsze wyprawy. Będziemy działać, no. I jeszcze raz dziękuję wam i do zobaczenia następnym razem w Londynie. Cześć!